Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Salt and Sanctuary. I cóż, dziś wróciliśmy, czy w sumie ja wróciłem do pierwszego sanktuarium z całej rozgrywki. A jestem tu głównie dlatego, iż ponieważ mam tu maga, z którym chciałem porozmawiać, żeby kupić parę nowych sztuczek, ale również po to, że iż też chciałbym pokazać wam pewną nową mechanikę. Nie jest to może, jakby to powiedzieć, najlepsze miejsce na to. Może bym tego kiedyś żałował, ale takie. Po prostu na razie zdecydowałem się, że warto to zrobić, więc oto tu jesteśmy. Więc tak, dziś będziemy tutaj oferować kamienną figurkę, ale nie kupca, nie kowala, nie najemnika, przy tym najemnika chyba nigdy nie będziemy. Przewodnika może kiedyś, ale jeszcze nie. Nie alchemika, to mówię wprost, nie alchemika. Na to jeszcze czas przyjdzie. Nie kapłana, a przywódcę. W ten oto sposób będziemy mogli zdobywać rankingi zaufania w przymierzu, tutaj naszym, w tym naszym sanktuarium, naszej wieży. A chcę zdobyć jak najwyższy poziom, zanim będziemy ewentualnie zmieniać, więc dlatego też go tu oferujemy. A to miejsce właśnie dlatego, że jest to miejsce, do którego zawsze będę pamiętał, żeby przychodzić, czym jak przychodzić. I dlatego, że też tu już mamy maga, no to stwierdzimy, że przywódcy też można. Ale tak, zanim coś dalej, to właśnie kupujemy inkantacje, bo to jest tyle, co nam tu pozostało. Jak widzicie, mamy ich kilka. Jedna jest bardzo droga, inna nie aż tak bardzo. Kupujemy wszystkie. Przy czym, jeśli chodzi o to, na której mi najbardziej zależało, jest to... chyba tutaj się zakładało? Dokładnie. Tajemny oręż. Ożoga też może być, ale najbardziej na tajemnym orężu mi zależało właśnie. Jak będzie dalej, to się... to zaraz zobaczymy. Na razie jednak chcę przetestować pożogę, bo nie kojarzę jej po prostu. A może być czymś bardzo fajnym. A, nie ten przycisk. RB, czyli to. A, okej. Takie coś, dobra. Fajne, jak będziemy walczyć z mnóstwem wrogów. Na zwyczajne starcia niekoniecznie. No ale co ważniejsze, tajemny oręż. Potężny efekt. Który można uzyskać też co prawda innym kosztem, jakby to najłatwiej określić. Ale tak, ten inny koszt to wymaga złota. A tutaj używamy tego, kosztuje nam trochę skupienia. I mamy wzmocnienie dające obrażenie jakieś inne na nasz miecz. Czy da się teraz zobaczyć szybko? Pewnie jak na złość nie. No niestety nie, ale tak, daje ogólnie obrażenia. Nie wiem, jaka jest konkretnie kalkulacja, ale no, miecz nam śmierdzi i zadaje obrażenia jakieś fajne. Więc takie tutaj właśnie malutkie dodatki. No ale teraz to, co ważniejsze, to właśnie to, że mamy tutaj przywódcę, który będzie nam dawał właśnie możliwości zdobywania wyższych rang. No i cóż, witaj wędrowcze. Co dla nas zrobiłeś? No i teraz porozmawiaj. Tak, moim zadaniem jest prowadzić nas przez to mroczne i pełne wątpliwości miejsce. Zabijaj potwory i szerz nasze wpływy, a dobrze się tobą zaopiekujemy. No i tak, praca. I oto co tutaj mamy. Trochę zleceń. Niektóre łatwiejsze, inne trudniejsze. Jak dajmy na to ucho trendowatego, nerwy sercowidza, trochę szepczącego, trochę żaru czepu, żołnierza topielca. To mi się wydaje, że byśmy byli w stanie zdobyć. Ale takie skrzydło czereponietoperza? Tak, czereponietoperza. I właśnie, możemy tutaj coś takiego oddać. Jej, super. Radość. Bo będziemy mieli wyższą rangę. Oraz możemy wybrać specjalną nagrodę, która jest tylko i wyłącznie w tych sanktuariach. Jest to do wyboru mikstura lecznicza, tonik energetyczny, albo jakieś inne rzeczy, zależne od przymierza. Przy czym tutaj mogę powiedzieć, że tutaj mamy opcję zdobywania obrażeń od ognia. Tutaj obrażeń elektrycznych. Tak, jakkolwiek te obie rzeczy są przydatne, tak ja prędzej wezmę przyprawiany miód. Dlatego, że jesteśmy tutaj magiem i będzie nam tego zawsze brakować. No, co tyle w temacie. A przynajmniej tak by mogło się wydawać, bo jednak nie, no nie do końca. Wiesz, iż ponieważ drugi poziom oznacza też potencjalnie nowe inkantacje i zaklęcia. No nie tym razem. Cóż, w takim wypadku, tym razem już szczerze to mówię, na tyle, koniec. I no, jeśli chodzi o tym, są plany na teraz, to są bardzo proste. Dla tych, którzy nie pamiętają, ostatnio nauczyliśmy się chodzić do góry nogami. A ja tutaj ginę na podstawowych przeciwnikach.
Ale tak. A jako, że nauczyliśmy się chodzić do góry nogami, to pora wykorzystać tę umiejętność w porządny sposób. Bądź inaczej mówiąc, nie ten przycisk. Nie zwiedzić miejsca, w których na pewno to mogliśmy zrobić. Przy czym z góry podkreślam, nie znam tych miejsc dokładnie. Jak mówię, niedługo po tym, jak zdobyłem tę umiejętność, to przestałem grać. Ostatnio, jak właśnie tam ruszałem. Głównie dlatego, że wtedy jeszcze nie umiałem za bardzo w to wszystko i tak. Pierwsza rzecz jeszcze pochodnia. I druga, tu mamy jeden obelisk. Tak, wiem, obelisk, ale jej tak zawsze mówię obelisk. Który prowadzi do skrzynki. Co za nim będzie, nie mam pojęcia. Mam tutaj onyksowy Kirs, który jest, z tego co rozumiem, ciężkim pancerzem klasy drugiej. Wydaje się, że to będzie bardzo dobra broń, czym broń, zbroja, ale na razie się tym nie przejmujemy, bo nie możemy ciężkich nosić, to jest pierwsza sprawa, a druga i tak jest za ciężkie, żeby to nosić, nawet gdybyśmy mieli statystyki na to. Tam przynajmniej statystyki, arci umiejętność. A drugą rzeczą, o której też pamiętam, że jest, to... jak to się nazywa? Pewien taki obelisk. Tylko, że kawałek dalej. Tak, kawałek dalej. Teraz zobaczymy konkretnie, co się za nim kryje. I niebawem dojdziemy do momentu, w którym, delikatnie mówiąc, będę totalnie na ślepo musiał łazić, bo nie będę miał pomysłu, gdzie iść jakiś. Na pewno jakiś obelisk chyba był. Tam bardziej na prawo. Ale też nie jestem pewien, czy... przypadkiem go nie sprawdziłem po ostatnim odcinku, albo w trakcie ostatniego odcinka. Proszę, kolejny kamienny kapłan. Gdybyśmy grali kapłanem, to tutaj to byłoby naprawdę cenne. Więcej miejsca, czy szybszy dostęp raczej do naszego nauczyciela modlitw. Czy jak ktoś tutaj nazywa, to te moce związane z właśnie z kapłaństwem. No niestety nie pamiętam. Ale tak, teraz się tym nie przejmujmy. Zamiast tego idźmy po prostu przed siebie. Tak jak trzeba. Pokonujmy wrogów. Tam nie wiem, czy jest po co iść obecnie. Ogólnie byłoby tam po co iść, gdybyśmy tu przychodzili po raz pierwszy, bo tam tędy chyba się lazł do bossa. Nie, żebym to pamiętał dokładnie. Ale tak, a teraz pozostało tylko tutaj. Jeśli się nie mylę, podkreślam, a mogę się mylić to bardzo. Bo chyba tutaj właśnie też była to taka, no, fajna rzecz, która właśnie nas odwróci do góry nogami. O ile nie mylę się. A będę to powtarzał ciągle, prawdopodobnie się mylę. Okej, okay. Mamy wroga. Trzeba się go pozbyć. Albo zrzucić. Ale chyba prędzej się pozbędziemy, niż zrzucimy. I dostaliśmy czerwony odłamek. Co jest super znajdźką, bo no, podkreślam, nie lubię wydawać na mikstury lecznicze. W grach nawet jeśli mikstury lecznicze są tam tylko w taki sposób. Ale takie jest to, po co tu mieliśmy przybyć. Ura, jej, czy jakoś tak. Czemu ja tego nie zauważyłem? Czemu ja tego nie zauważyłem? Wytłumaczcie mi, proszę. Jakim jełopem trzeba być, żeby takich rzeczy nie widzieć? Coś, pierwsze zlemienie. Czy zlemienie. Ale w takim wypadku też możemy pójść trochę na skróty. Bo nie musimy przechodzić przez to wszystko tak normalnie. Jako, że na dole już to sprawdziłem. Więc tak, tędy szybko. Raz, dwa. Tutaj też na skróty. Jak tak teraz patrzę, to wydaje mi się trochę ociężały w tej postaci. Chyba, że jesteśmy zbyt przeciążeni. Aha. A to by oznaczało, że w sumie musiałbym zmienić jedną rzecz. Właśnie ten na razie. Dobra. A zamiast tego, który zmniejszy otrzymywane rany. Permanentne. Wydaje mi się, że ten niewielki bonus może pomóc z tym moim problemem, który mam. Z tym, że uniki są trochę ciężkie. Nie, nadal tak samo ciężkie się wydają. I nie jestem w stanie tego wytłumaczyć do końca, ale... No ja tak czasami mam, że po prostu jakbym czuł obciążenie przy niektórych akcjach postaci. Ja wiem, że może to być dla was dziwne i zrozumiałe. Ja nie żartuję. Naprawdę, są momenty, w których czuję, jakbym po prostu naprawdę był w stanie wyczuć przeciążenie.
I proszę, przy okazji jeszcze prezentacja tego efektu. Nie wiem, jakie konkretnie bonusy daje, ale jak było widać, na dwa ciosy byśmy tam tego położyli. To jest ten przycisk, brawo ja. Zawsze niezłą zmianą, patrząc na to, że wcześniej to nie pamiętam, ile nawet trzeba było na nich. Ale tak. Też mam jakiegoś ucznika. Kolejnego. Okej, czarna perła, miło. Tutaj możemy jakoś się dostać do... do tego, dziada! Nie pytał mnie, czy chcę, no ale tak, jak już jest, to spróbujmy chociaż. Może go zwabić tam, na te nasze tereny. Przyjemniejsze. I okej, delikatnie. Widzę, że niestety efekt też nam z broni znikł. A tutaj mam też... solnego potwora. Nie wiem, czemu w takim dziwnym miejscu, ale okej. Solny potwór pokonany. 4000 soli odzyskane. Ale jeśli chcemy iść jeszcze raz do tamtego gościa... no chciałbym jak najwięcej już tego zobaczyć, pozwiedzać i załatwić, no to musimy jeszcze raz zrobić taką mechanikę. Naszym wspaniałym trikiem. Po sufitach. No chodź, chodź gość, chodź. Chodź przeciw... o, tu skrzynka jest. I są tam... chyba ubrania kawaleryjskie. Ja na tym tylko tutaj. Który jest ciężkim pancerzem klasy czwartej, no dobra. Bardzo zaawansowany śmieci z tego, co widzę. I tak, tutaj zaraz pewnie padniemy przez moją głupotę czy coś. Tak, jak będę pił dwie miksturki naraz, to na pewno padniemy. Ale jest jeszcze nadzieja, że może pożoga go jakoś wykończy. Chociaż wątpię. Już kto wie. Czyżby? Wow. To było fartowne z tą pożogą. Dobra. I mam tutaj kamiennego przewodnika, czyli to jest chyba do teleportacji, i lśniący pierścień, który daje nam moc liczenia. Jest to potrzebne? W sumie nie wiem, no, może będę to nosił kiedyś, na razie nie wydaje się aż takie cenne. Ale tak, załatwiona sprawa, nie ma tu już wrogów. I... no, jakieś znajdźki są, co znaczy, że mniej więcej... wykonałem swoje zadanie jako poszukiwacza znajdźków. Chociaż dobra, tam coś jeszcze... chociaż jeszcze nie było dojść do bossa. Powiem szczerze, nie pamiętam, więc wolę to sprawdzić. Bo może... tak. Definitywnie to było już tylko do bossa. A to jest po prostu spadek, jeśli chce się zginąć. Inaczej mówiąc, nie ma tu po co leść. Przynajmniej na razie. A co za tym idzie, to prowadzi tutaj, tak dokładnie. Chyba możemy pójść, jak to się nazywa, no... tutaj, dobrze, nawet polazłem. To jest zaskakujące jak na mnie. Bo chcę właśnie teraz poleść i... albo zawrócimy tam zaraz, albo pójdziemy jeszcze jakąś inną trasą. Ale zanim to wszystko, co awansujemy, dwa poziomy, niestety tylko, ale na szczęście aż. Więc tak, dobra. Dobre i to. I co ja tu chciałem zrobić? Na pewno pamiętam, że chciałem wymienić zabójcę na mieczownika. Bo no, ma to sens. Więc tak, i tutaj usuń umiejętność. Już to po prostu od razu zrobię, bo czemu nie? Teraz tak, jeśli bym chciał dojść do lekkiego pancerza klasy drugiej, co jest głupie, będę musiał się uczyć albo biczów klasy drugiej, albo bym musiał się uczyć jakichś tam innych rzeczy. Co znaczy po prostu bicza klasy drugiej. Czy ja chcę iść tutaj, bo tutaj mógłbym wziąć sobie zręczność, siłę wolę i dodatkową miksturkę. A czy tu jest coś ciekawszego? Magia klasy trzeciej. O. No i to już jest zastanawiające. Ale na razie chyba nie potrzebujemy trzeciego poziomu magii. Dlatego też pójdę chyba właśnie przez to. Tutaj można byłoby siłę zwiększyć, chociaż na razie nie. Dodatkowa mikstura zdecydowanie się przyda. Zostawać 5, nawet tutaj. Dobrze, dobrze jest. No i wyruszamy chyba z powrotem. Przy czym, żeby nie było...
Ciężko będzie mi w pełni powiedzieć, czy pamiętam, jak iść gdzieś, którędy iść. Jeśli chodzi właśnie o ten zamek, czy gdzie to ostatnio byliśmy. Więc proszę mi tutaj nie marudzić. Jeśli będę błądził strasznie, to chyba tędy się lazło? Nie, to nie było tędy, to było jakoś inaczej. Szkoda. Szkoda, że tak to wygląda, bo to znaczy, że zabłądziłem jednak. A nie chciałem błądzić, przynajmniej nie dzisiaj. Czasem błądzenie jest fajne w takich grach, ale nie. No, najprościej mówiąc, nie mam dzisiaj nastroju na takie błądzenie i lamienie. Więc tak, jeśli szybko nie znajdziemy trasy, to chyba będę musiał zrobić cięcie. Tylko. A chwilę, to nie było kawałek dalej? Kawałek dalej w sumie. O. Tak, chciałem mówić, że będę mi zawracać, bo cięcie ewentualnie, ale nie. Nie, to chyba było kawałek dalej, więc. Ale się tym nie będę aż tak przejmował. O, tak, sterta trupów. Pamiętam, że ostatnio się zmęczyłem. I otrzymujemy oczywiście miliony obrażeń. Dlatego, że jestem jełopem, który zamiast zawalczyć, to normalnie będzie próbował uciekać przed tym wszystkim i... O, tak. Tak. Już wiem, gdzie jesteśmy i faktycznie to tutaj. Idąc w tę stronę, nie pamiętam, czy coś odnajdziemy. A i tak warto sprawdzić, bo czemu by nie. Nie, dobra, tu już nic nie ma. Czy musiałem sprawdzić wszystko, co ewentualnie było. A jeśli chodzi o miasto drugim, to tam będzie... Jeśli się nie mylę... Dokładnie, jest winda. Tą windą możemy zjechać tam, gdzie spotkaliśmy błazna mniej więcej. Co z kolei pozwoli nam łatwo wrócić na tereny, które tam były niezwiedzane przez nas. Teraz tak, walczymy z tym dziadem, czy nie? W sumie to mam dobre miejsce do atakowania go tak w bezpieczny sposób, to powiedzmy, że tak, czerwony odłamek, wyciągamy to i tutaj 39, tutaj zdecydowanie więcej. Tak, zdecydowanie więcej. Więc tak, trochę tych kulek ognia będziemy musieli pewnie na niego wypuścić. Ale uda się go pokonać i dostaliśmy za to czerwony odłamek. Okej, okay, jeszcze ich tu brakowało tylko. No ja tak sobie dzisiaj nie radzę. Ktoś mi to wytłumaczy? Tam nadal będzie spadek, bo już myślałem, że może być jakieś przejście, ale nie. Jest linka z pułapką, kolejna linka z pułapką. Dobra, dużo linek z pułapkami, ogólnie mówiąc. Tak, mimo to jesteśmy w stanie tu przejść, kolejna linka z pułapką. Jesteśmy już na jakichś terenach, których chyba nie zwiedzałem. A nawet zdecydowanie nie zwiedzałem. Kolczy... Berak? Czegoś tak? Nawet nie wiem, nie umiem czytać. Pauberg, okej, czyli to jest kolejna część jakby zbroi kolczej, która jest zbroją ciężką, więc... No w teorii i w praktyce też pewnie, no nie do końca dla nas. Ale jak jeszcze przy tym jesteśmy, to tamtędy chyba się woziło wcześniej, to pójdźmy tu, na jakieś mroczne odmęty. Rozpalmy pochodnie i zobaczmy, co my tutaj mamy. Poza jakimś znajdźką. Testowe ubranko. Klasy, zerowy i lekki pancerz, który nie chroni za bardzo, ale dobra, może się przyda jeszcze na coś. A tu, z czym mam do czynienia? Jakieś groźne dziadostwo. No i nie chcę zginąć. Ale w sumie się nie chcę zginąć najbardziej, to powinien po prostu z tym nie walczyć. A mimo to jestem tyle zdeterminowany, żeby zobaczyć, co tu się dzieje, że tak, będziemy walczyć. Dobra, gwiazdy pilgrzu. I wybaczcie, jeśli mało widać. Niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić, jeśli chcę magii używać. To takie ciemne, dziadowskie miejsce. Tutaj jedno, co trochę świeci, ale to też niewiele. Ja się to spróbować jakoś podjaśnić. Potem w edycji. Nie wiem, na ile w ogóle się da to przyjaśnić.
Bo to lubi też przyciemnieć dodatkowo. Nie, nie! Nie używaj drugiego. Ktoś mówi, że to jest już ponad nasze możliwości. Zdecydowanie ponad nasze możliwości. Jeśli pożoga tego... Jeśli pożoga tego nie ubije, to będziemy musieli wiać. Tymczasem pożoga jak zwykle zrobiła swoje. Co za tym idzie, mamy jakieś przejście. Do... Czerwona komnata klatek. Czerwone komnaty. Tak, czerwone komnaty klatek. Ale oczywiście jest to przejście powrotne. To znaczy, że nie potrzebnie się męczyłem, bo to i tak do nikąd nas nie zaprowadzi. To jest smutne. Znaczy tego nie umiem nazwać. Ale dobrze, jesteśmy gdzieś i... Czy to jest to miejsce, o którym myślę teraz? Chyba tak. Oto to miejsce. Dokładnie, to tutaj. Tutaj byliśmy ostatnio. Więc można sprawdzić jeszcze, czy nie ma tu jakichś innych rzeczy, których bym przeoczył. Poza przejściem tędy, którego chyba nie wszedliśmy. Nie. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę, gro? Musiałaś mi to zrobić? Dobra, no wiadomo, że tu jesteśmy. Gdybym poszedł tutaj ten kawałek dłużej, trochę wcześniej, to teraz byśmy... niewiele takiej męczarni, przechodząc przez tamto wszystko. Ale dobra, zrozumiałe to to jest. Gra ma świat pudełkowy, tak samo jak wiele innych od From Software'ów i tym podobnych. Mogłem się tego spodziewać. Fałszywy błazan? Co? Czy ja wpadłem na jakiegoś bossa, będąc bez żadnego sprzętu? Tak, chyba wpadliśmy na bossa jakiegoś... Nie mając w ogóle życia. Nasze szanse na przeżycie w takim wypadku tutaj będą bardzo nikłe. I mogę tu powiedzieć, że to już jest coś, czego... no nie znałem. Więc jakkolwiek się z tym walczy, jakkolwiek to jest łatwe czy trudne, musicie wiedzieć, że tutaj to już jest moje totalnie prawdziwie pierwsze spotkanie z tym czymś. Więc tak... będziemy martwi? Tak? Będziemy martwi czy nie? Będziemy martwi, no niestety. No niestety. Przegraliśmy. Ale spokojnie, nie ma co się przejmować, nie ma co się martwić. My zaraz pobiegniemy z powrotem. Będzie dobrze. Przeżyjemy to jakoś. Poradzimy sobie, musimy. Zemścimy się na tym błazenie. Czym wydaje mi się, że łatwo będzie też z nim walczyć w walce bezpośredniej. Tak przynajmniej myślę. Więc tak, jeśli chodzi o to, to będziemy mogli spróbować tym razem się pobawić właśnie tym moim mieczykiem, z tym jakimś mrocznym mocem, czy co tam jest. Nie wiem, na to już to wystarczy, żeby go pokonać. Ewentualnie jak nie to, to zawsze pozostaje oczywista opcja. Ja tu ostatnio byłem? Nie, nie było mnie tu. Srebrna tarcza, okej. A to ciekawe. A to w taki... byle sposób, tutaj łażąc, byle jak znajduję znowu jakieś znajdźki. Ale kontynuując, no jeśli po prostu z magią mi nie szło, to... Tak, to chyba będzie najlepszy sposób, najłatwiejszy sposób. I przekazuję jeszcze tutaj szybko. A, okej, okay, czyli modląc się w takich miejscach zawsze dostajemy to, co jest z naszego głównego sanktuarium, warto wiedzieć. Okej, okay, no to w takim wypadku... same zaklęcie. Aha, od razu dostaliśmy uderzenie, no... bardzo sprawiedliwe. Tak, bardzo sprawiedliwe, bardzo. Jak samo sprawiedliwe jest to, że... No, jeśli my zrobimy się zamachnięcie, to najprawdopodobniej dostaniemy od niego kilka ciosów. Ale dobrze, co to chciałem jeszcze dodać? Widać, że ten...
efekt i miecz też są mocne dosyć. Straciliśmy efekt, więc chyba go nałożę ponownie. No bo czemu by nie? Jesteśmy niby magiem, ale zawsze można się też pobawić trochę w machanie. Mieczykiem. I no. Przydałoby się coś może z lepszym zasięgiem. Trochę od tego, co mamy. Więc tak... To mogę powiedzieć, że na pewno jest problemem, delikatnie. I też drugie to, że nie mam wyczucia jeszcze sterowania aż takiego dobrego. Ale tak... Jak tak myśl teraz, to chyba sobie poradzimy. A przynajmniej powinniśmy. Dobra, efekt spadł z mieczyka, ale na razie go nie będę odnawiał. Wykończymy go już po prostu magią standardowo. I okej, magia może być trochę więcej niż... Jak to się nazywa, niż ten mieczyk, ale mieczyk jest na pewno ekonomiczny. Pod tym względem, że jedno wzmocnienie rzucamy raz na jakiś czas i... Łącznie żre to mniej chyba od takich zaklęć. To się tutaj teraz nim bawimy. Też tak kalkulacji dokładnych nie zrobiłem, żeby to mieć pewność. Ale dobra, dobra. Z magią coś nie idzie. Więc spróbujmy dokończyć roboty mieczem. Się uda? Ewentualnie nie mieczem. Zrobimy to w najbardziej noobski sposób, jaki można. Wywołując pożogę. Ta pożoga coś mi mówi, że będzie moim zbawieniem niejednokrotnie przez to, jak działa. Bardzo przyjemne. No i fałszywy błazen pokonany. Zostawiając nam 6600 tego i... The Impostor. Achievement zdobyty za pokonanie tego błazna. Jest tu jakieś przejście? Inne, dalsze. Proszę, czyli tutaj jest... Co? To tak było? Zaraz to idziemy tam z powrotem. Ały. Nie spodziewałbym się, że to tak... działa. A faktycznie, to jest takie kółeczko. No dobra. No dobra, w takim wypadku chyba nie pozostaje nic innego jakiś dalej przed siebie w tym miejscu. Bo tak poza tym, że możemy tam iść, to no... Nie wydaje mi się, żebym miał jakiekolwiek pomysły, co dalej ze sobą zrobić. Więc tak... W ogóle dostaliśmy tutaj chyba kilka jakby... O nie! Nienawidzę tych bestii. One są niesprawiedliwie po prostu trudne do pokonania. Sam sobie to zaraz zrzuciłem na głowę. Smutne to, ale dobra. Ja się nie poddam. Ja muszę to po prostu zrobić, znaleźć coś nowego, odzyskać tę sól. Tak, skoro tam są te dziadostwa i to one zabrały mi sól, to nawet nie będę się oszczędzał. Od razu z prąda. Dziadów. I tak, nadal muszę przyznać, że mam delikatne problemy z celowaniem. Z magii. Ale tak, nie jest aż tak strasznie źle, jak mogło być. Dobra, pokonane. I mamy tutaj posąga. Co oznacza, że jakoś gdzieś coś tutaj jest do zrobienia. To oznacza, że tak, nie będę nawet się oszczędzał. Dobra, nie da się szukać systemu w taki sposób, skacząc. Szkoda, pomyślałem, że może jakoś coś, ale nie. Jest tak szybko. No, nie oszukam systemu. Cokolwiek tu jest, jakkolwiek tu jest, musimy mieć jakiś lepszy sposób na korzystanie z tego wszystkiego. Albo zrobić jakiś tryk, którego ja nie znam, bo tutaj... Wygląda prawie jakby miał się udać. Tylko musiałbym zrobić ten skok na tyle dobrze i precyzyjnie, żeby... Okej, dobra, żeby tutaj się złapać. Udało się, dobrze. Dobrze, że się nie poddałem tak łatwo, bo gdybym się tutaj poddał, to potem bym pewnie miał problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek innej trasy. I przy okazji jeszcze znaleźliśmy coś innego tutaj. Nie było talizmana, okej, myślałem, że może jakiś talizman. Ciekawe, że w sumie nie znalazłem, bo kojarzę, że miałem więcej talizmanów wtedy niż teraz tutaj. A propos talizmanów, żarło, czy talizman? Jest za punkty żywotności. Okej. Czyli taki malutki wampiryzm pewnie będzie tutaj na atakach. Nie powiem, żeby to było jakoś szczególnie potrzebne. Jako, że nasz miecz nie bije dużo. Ale tak... kiedyś na pewno skorzystam, a tu jeszcze tak... jakaś tarcza.
inne rzeczy. Dobra. Teraz idziemy przed siebie. Nadal, dalej, szukając szczęścia. Chociaż nie wiem, czy tędy nie przyłaziliśmy tutaj oryginalnie. Jeśli tak, to... chyba nie ma niczego już więcej dla nas w tym miejscu. Ale jak mówię, pewien jestem, bo nie pamiętam, jak to było. Teraz jestem już prawie pewien, że tak, że tędy leźliśmy. To puste sanktuarium. I te tutaj. Tak, zdecydowanie tędy przychodziliśmy. A, wybaczcie to krótkie cięcie, ale tak było ono wymagane. I skoro tam byliśmy, to teraz zobaczmy, co będzie tutaj może. Też ten teren też wydaje taki trochę znajomy z tymi dziadami. Chociaż z drugiej strony przeszliśmy od strony tego jakiegoś tam, tego potwora, którego ostatnio pokonaliśmy. Od tamtej nie mogliśmy leść, chyba? Ja już mam tutaj teraz dylematy moralno-kryzysowo-osobiste, więc tak. Ale może faktycznie tutaj nas nie było. Może źle kojarzę po prostu miejsce. Oczywiście, że źle kojarzę. Po prostu była jedna zwykła znajdźka. I tak posiadamy, więc nie jest też takie cenne, ale no, nadal warto to odkryć, żeby potem nie płakać, że zapomniałem, nie znalazłem, przeoczyłem i tym podobne. Więc tak i stamtąd prawdopodobnie przyleźliśmy. Czyli stamtąd naprawdę wleźliśmy, to tutaj coś musi być więcej? Albo cała ta lokacja miała tylko na celu nas nauczyć korzystać z tego czegoś. Też jest prawdopodobne i możliwe. Dobra. Ale teraz fokus, musimy tutaj się zemścić na tych wrogach, zobaczyć, co tam jest niżej, o ile coś jest. A no jest. Cokolwiek to było, nie było, coś tu jest. Pierścień płytowy. Zaraz zobaczę, co to, ale zanim to jeszcze jest skinka. I pierścień płytowy zwiększa siłę. O 3 punkty. Przyjemny efekt? Na pewno trochę. Czy potrzebny? Nie dla mnie. Tutaj natomiast mamy światłość, która jest jakimś zaklęciem, czy to jest modlitwa? Modlitwa pierwszego stopnia. Czyli niestety nie skorzystamy. A sama jaskinka nie ma żadnego drugiego przejścia, żadnego sekretu, tylko tyle. Dobra. Zdecydowanie jest to na plus. Dla mnie przynajmniej. Nie ma tam większych sekretów. Gdy płakał, że znowu coś przegapiłem. Teraz... to jest tutaj. Wyjście. Myślałem, że może coś innego, ale nie, to jest wyjście tutaj znowu. Cóż. Tu, jeśli pójdziemy, coś jest? Było coś, ale już to chyba sprawdziłem. Wygląda na to, że to miejsce naprawdę nic sobie nie oferuje. A to znaczy, że cały odcinek dzisiejszy zmarnowałem na odkrycie paru znajdziek i błądzenie w prawo i lewo. Już prawie bałem, że znowu spadnę. Na szczęście się udało bez tego. Okej, tak, stąd przyleźliśmy. Czy nie, chwila, stąd nie przyleźliśmy. Przyleźliśmy od tego krakena całego, czy jak to się tam nazywało. Byliśmy tu, oczywiście, ale przyleźliśmy od krakena. Czyli ten cały krakeński cyklop, czy jak to się nazywał, był opcjonalnym bossem. A ja przez te wszystkie moje dawne podejście się męczyłem z nim. Myśląc, że muszę go pokonać, żeby cokolwiek osiągnąć. Cóż... warto wiedzieć, czy coś? Ale tak, a tym razem na szczęście nie robił takich problemów, żebym teraz mógł się załamać, czy coś tego typu. Że o nie, no, jakie mogą tyle czasu zmarnować na nim, tyle sił witalnych i nie tylko witalnych. Dobra, już po mnie. Bo nie ma szans, żebym od nich uciekł. Chyba, że wyjątkowo uda się pożogę zarzucić. Tak. Tak, udało się, dobra. Ta pożoga zdecydowanie będzie czymś cennym.
A wziąłem ją, no nie ukrywam, z przypadku, bo stwierdziłem, że jak już coś jest, to też wezmę. A proszę, uratowała nas już tutaj dzisiaj niejednokrotnie. No ale dobra. Się trochę powtarzał z tym, dobra. Chwila, to jest miejsce, do którego nie razłem, chyba. Jest jakieś takie zombie oko, ale nie kojarzę zombie oczu. No to mniej więcej tyle, że cokolwiek to jest... Chciałbym to zniszczyć. Ale niestety ja tutaj zginę. I tak. Skoro są tu takie śmierci, to chyba najlepiej będzie zakończyć odcinek. Konkretnie najlepiej by było, jako że już trochę zaczynam lamić, odcinek ma 35 minut. Ale ja tak łatwo nie pójdę na to. Ja zamiast tego rzucę tutaj zaklęcie na mieczyk, żeby łatwiej pozbyć się tych dziadostw, które będą się pojawiać. To, że będą się pojawiać, to jest oczywiste. A dzięki temu... Będzie można ich skutecznie właśnie eliminować. A dzięki skuteczniejszej eliminacji będę miał większy spokój później, jak co do czego dojdzie. I znowu kliknę B zamiast RT? Czy to jest LT? Nie, ja nie jestem pewien, czy to jest lewy, czy prawy. Bo jak niejednokrotnie mówiłem, nie wiem co ja mam takiego, ale zawsze jak gram w grę i siedzę przed komputerem, to mylą się kierunki prawy z lewym. Takie dziwne coś. Ale dobra. Zaklęcie rzucone. Sól odzyskana. Teraz jeszcze tylko podałoby się pozbyć większości tych maszkar. A jak już ich nie będzie, to... Z fireballa w oczko. Okej. Okay. Oczko powoduje, że cokolwiek jest pod jego opieką jest... chociaż przez jakiś czas... nietykalny. Czemu tak mi się wydaje? A może po prostu bije więcej? Nie wiem. Ciężko stwierdzić. Okej. I wiem, że nadużywam dzisiaj okej. Ale tak, zdarza się. Za każdym razem nadużywam innych słów. I oczko gdzieś tutaj było? Przed chwilą, czy mi się wydawało? A no jest. Czy mogę go pokonać jakoś? Byłbym wdzięczny. Pewnie nie mogę, albo jeśli mogę, to trzeba się namęczyć. Oczywiście, zarzuciłem wzmocnienie akurat w momencie, kiedy on padał. Cóż, jakoś to będzie. Zresztą mówiłem. A samo to miejsce... Błogosławiona broń. Okej, potężną znajdźkę oferuję, znowu się nadużywam. Ogólnie mówiąc, błogosławiona broń to jest odpowiednik tego, co my mamy na naszym miecz, tylko że dla tych, którzy grają pod... No nie wiem, jak to nazwać. Chyba to są modlitwy, jak już też próbowałem to nazywać wcześniej. Ale no, pewien nie jestem. Znaczy nie, to są modlitwy, przecież nawet sprawdzałem, że to nazwane jest modlitwą. Tak, to jest po prostu odpowiednik tego, co mam także pod modlitwy i z innym skalowaniem, chyba obrażenia święte, czegoś takiego. I tutaj na ten temat mogę powiedzieć, że jest to potężny bonus. Polecam każdemu, kto korzysta z modlitw. I mówię to jako ktoś, kto... używał tego jako jednego źródła swojej nadziei na to, żeby cokolwiek zrobić. O, i przykład ten czerwony hal klatek. Jesteśmy tu znowu. Tylko tym razem tak prawidłowo. Szynka, która oferuje kamiennego maga i czerwony dłamek. Miło. I pewnie jak tam pójdę, to zginę. Więc tak... więc nie. Nie wiem, czy chcę. Nie ma tu chyba niczego takiego podobnego w działaniu do... pryzmatów, czy tam jak to się nazywało w Elden Ringu, tych wszystkich kamyków i tak dalej. No nie mam niczego takiego. A w takim wypadku to nie będę ryzykował. Cokolwiek tam jest, sprawdzimy to kiedy indziej. A teraz będę naprawdę już kończył odcinka, ale kontynuując. Bo tak, właśnie moja jedna z postaci te, którym dalej doszedłem, to było na ciekawym challenge'u. Jak tam opowiadam chyba o tych challenge'ach specjalnych, a może nie. Nie jestem pewna, ale powiedzmy, że tak, że jeśli opowiadałem, to chodzi o wiosło, jeśli nie, to właśnie chodzi o wiosło, czyli o challenge, w którym możemy walczyć tylko przy użyciu specjalnie broni ekskluzywnej dla tego challenge'a, wiosłem, które ma nie najlepsze obrażenia, najlepsze skalowanie z siłą, jakie chyba można mieć. I do tego trzeba je nosić w dwóch rękach na początku, dopóki nie zdobędzie się umiejętności chyba włócznik, czy...
Pikmin, nie wiem jak to się nazywa tutaj, aż to zobaczymy. Klasy pierwsze, czyli to. Halabardnik, okej. Okay. No, w sumie to też było. Nawet sensowne, może. No, czemu nie, może rozwiniemy trochę tego halabardnika też. Ale wracając, właśnie, było to potrzebne. O tyle, że... wiosło, no jak mówię, nie bije najlepiej, skalowanie ma jednak fajne. I żeby z niego dobrze korzystać w jednej ręce, to trzeba halbardnika i tak dalej. Ja jako, że byłem lamą i że nie umiałem za bardzo grać, inwestowałem głównie w życie i tym podobne. Co za tym idzie, musiałem wiosło nosić dwuręcznie, więc różdżka mi odpadała. A bo tak różdżki można używać, albo kuszę, takie trochę niby oszustwo systemowe, ale tak, da radę. A potrzebowałem czegoś, co mi zwiększy skuteczność, no to... Jako, że grałem tak kapłanem pod modlitwę, żeby mieć więcej leczenia, bo naprawdę nie ogarniałem, no to wziąłem błogosławioną broń. I było to mocarne. Naprawdę mocarne. Dlatego każdemu polecam, jeśli będzie próbował. A na ten moment powiedziałbym, że to już tyle, że kończymy. Ale zanim to wszystko, to jeszcze można by było zainwestować w coś więcej, jak na przykład tutaj już pójść w laski klasy trzeciej. No, można by było w sumie. Ewentualnie tutaj sobie w to iść, żeby tutaj mieć więcej udźwigu, magii i wszystkiego. No jeszcze pomyślimy, jak to będzie. Ale póki co magia klasy trzeciej zdecydowanie się przyda. Teraz... co do tego wziąć? Co by do tego wziąć? Dwa pozostałe punkty. Strzelec klasy pierwszej nie jest mi potrzebny. Myśliwy klasy drugiej nie jest może najbardziej potrzebny, ale no lekkie pancerze klasy drugiej zdecydowanie by się mogły przydać, więc tak, chyba pójdziemy w tę stronę. No i na tym kończymy już tym razem serio, ewentualnie tylko zerkając, czy nie mam jakichś bardziej wymyślnych broni, których byśmy mogli użyć. No niestety nie, kosa, jak widać, halabardnik, tutaj topór, to mnie nie interesuje, batog. Słaby. Wielki miecz. Właśnie, w sumie możemy teraz wielkiego miecza używać niby. Tylko w dwóch rękach, jako że mamy miecznika klasy pierwszej, ale tak, możemy coś takiego. A sobie przetestuję potem skuteczność tej broni poza odcinkiem. Przywroty z nim nie są aż takie najgorsze. Ale rzeczy na pewno są cięższe. Ale tak, ja już mnie kończę. Pobawię się tą nową zabawką, ewentualnie będziemy nawet z tym biegać. A póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej.